Można zadać pytanie. No proszę zadać pytanie. Właśnie chciałam zadać pytanie, bo ja odnoszę takie wrażenie, ponieważ przyglądałam się w swoim czasie prawu prasowemu, także sprawdzałam definicję prawdy i odnoszę takie wrażenie, że pan... Ja nie czytuję Gazety Wyborczej, nie czytuję Gazety Polskiej, rzadko czytuję w ogóle prasę, ponieważ czerpię wiedzę z, no, bardziej ogólną, która pozwala mi oceniać wypowiedzi osób na podstawie pewnych definicji filozoficznych. I pan bardzo często tutaj używał takich sformułowań jak zdrowy rozsądek, jak prawda. Ja bym chciała wobec tego pana zapytać jako dziennikarza, jaka jest pańska wiedza o prawdzie, jaką prawdą dziennikarz powinien się posługiwać, bo Sąd Najwyższy w 2002 roku wydał takie orzeczenie, w którym zdefiniował, jak należy rozumieć prawdę i jak dziennikarze powinni rozumieć prawdę i jak w procesach sądowych powinna być rozumiana prawda. Ja powiem szczerze, że jeżeli pan udzieli odpowiedzi zgodnie z tym wyrokiem, to ja zacznę zastanawiać się nad każdym pańskim słowem, które pan powie. Zacznę to badać, zacznę czytać i może zacznę panu wierzyć. Dlatego, że pan, zwracając się do pani Stankiewicz, sam zaproponował używanie definicji, w tym momencie definicji niszczenia. Natomiast w procesie dochodzenia prawdy, zarówno przed sądem, jak i w procesie dochodzenia prawdy dziennikarskiej, państwo są zobowiązani do tego, żeby używać sformułowań naszej cywilizacji, na której opiera się także dochodzenie prawdy. Mówiliśmy tutaj o dowodach, to są środki dowodowe. Pan mówi 90%, proszę pana, to są czarmary. W sądzie jest coś takiego, że to sędzia decyduje. Sędzia decyduje po przeprowadzonym postępowaniu dowodowym, co go przekonuje na podstawie swobodnej oceny dowodów. I teraz ja mam do pana pytanie. Proszę mi podać zasadę, na podstawie której pan łamie coś takiego jak zakaz przedsądów dziennikarskich. Bo jeżeli pan formułuje coś takiego, prawda, takie swoje tezy daje, że to jest prawda, to nie jest prawda i tak dalej, to są przedsądy dziennikarskie. Jest coś takiego jak zakaz przedsądów dziennikarskich. O tym pan powinien wiedzieć. I teraz definicja prawdy. Nie, przepraszam. Ja nie skończyłam. Proszę podać definicję prawdy, którą pan się posługuje, a którą Sąd Najwyższy w 2002 roku, to jest zdaje się 5 lipca, podaje. Proszę ją podać. Nie znam tej definicji i nie jestem... Tak myślałam, to ja panu powiem. Proszę bardzo. To jest prawda... zgodność sądów z rzeczywistością. Tak, jeżeli pan nie zna tej definicji, to ja nie wiem, co pan robi w tym zawodzie. Dziękuję bardzo. Jeżeli chcemy pani było nie zadanie pytania, ale obrażenie mnie, to oczywiście usiadnęła pani efekt, ale ja się nie czuję obrażony, bo mimo wszystko uważam, że takie spotkania są wartościowe. Natomiast rzeczywistym jest przecież, że prawda jest to zgodnie z rzeczywistością. Wydaje mi się, że nie trzeba się odwoływać do żadnych... Bo pani mi nie dała skończyć. Powiedziałem tylko, że nie znam tej definicji, ale chciałem powiedzieć swoją opinię, to znaczy prawda i chciałem właśnie tego użyć. Prawda jest to zgodne z rzeczywistością. Więc to jest chyba oczywiste. Nie musimy się tutaj bawić takie słowne zabawy, bo to chyba nie o to chodzi. Prawda? Mamy dużo więcej różnych słów. Ja się posługuję prawdą i nie wiem, co to są te sądy, jak pani powiedziała, sądy, nie potrafię tego powtórzyć. Czy pan wierzy Rosjanom? W niektórych sprawach wierzę, kiedy mówią, że słońce świeci w dzień, a kiedy mówią w innych sprawach nie wierzę. No, bo chodzi mi o pewien przykład, który byłby dla państwa czytelny. Że są sytuacje, w których jeżeli Rosjanie przedstawiają wykres, że i piszą działanie 2 plus 2 jest 4, no to nie mogę, nie mam powodu nie wierzyć. Ale są sytuacje, kiedy nie mogę mieć o tym zaufania. To trochę może będzie przez poniżej pasa troszeczkę, ale to jest pod pierwsze moje skojarzenie. Lesław Maleszka, który zagadnięty o to, dlaczego podkopywał przed, jak po prostu donosił na kogoś, czy... dobra, inny.
Lesław Maleszka, zapytany, dlaczego występował przeciwko lustracji, w momencie, kiedy już wiadomo było, że był donosicielem, on powiedział coś takiego. Nawet ja, który byłem donosicielem, gdybym powiedział, że Ziemia jest okrągła, właśnie dokładnie użył tego, że Ziemia jest okrągła, czy Słońce wschodzi i zachodzi, to czy ja nie mam prawa tego mówić i jeśli ja jestem ja, ten donosiciel, to jeśli to mówię, to znaczy, że to jest kłamstwo? Bo pierwsze moje skojarzenie takie z tym, co pan teraz mówi, bo to jest, my zupełnie nie mówimy o tym, czy Ziemia jest okrągła, czy nie, ale nie, ale to zupełnie nie użył techniki manipulacji. Dlatego, że my zupełnie o czymś innym mówiliśmy. Pytanie, a czym innym jest to, że mógł używać jakichś racjonalnych argumentów przeciwko. Ale pytanie było takie, czy pan ufa Rosjanom w domyśle, będąc świadkiem wielokrotnego wprowadzania w błąd polskich władz przez Rosjan, również w tej sprawie, nie odnoszę się do historii. I padło takie pytanie, czy pan ufa Rosjanom, a pan odwołuje się do okrągłej ziemi. Mówię, że ufam tam, gdzie nie ufam tam, gdzie są podstawy, żeby nie ufać. Tak jak na przykład podałem przykład tego radaru, prawda? A ufam wtedy, kiedy są podstawy, żeby ufać, czyli kiedy tego mam do czynienia z uwierzytelnionym zapisem z czarnej skrzynki, który jest firmowany także przez Polskę. No właśnie tu się różnimy, dlatego że ja wiem, że polskie władze dotarły, po pierwsze, dotarły na miejsce katastrofy kilka, co najmniej kilka, nawet jeśli nie 8 czy 9 godzin po katastrofie. Ambasador Barr wymienił tylko katastrofę. Ambasador Barr. Przedstawiciele kancelarii prezydenta, pan minister Sasin, to był chyba 15 minut. Ale wiemy, jak wyglądały te minuty i wiemy, gdzie on był i jak był traktowany i wiemy, na ile miał dostęp. Ambasador Barr stwierdził, że wszyscy nie żyją, będąc 150 metrów od miejsca katastrofy. I przekazał taką informację, że wszyscy nie żyją. Mam podstawy, żeby mu też nie wierzyć. Albo a przynajmniej nie ufać jego rzetelności, pracowitości, skrupulatności w takim wypadku. Pierwsza rzecz, proszę pana, i każdy kraj by to zrobił, trzeba było wyegzekwować to, że, a przynajmniej domagać się tego, że Rosjanie nie dotykają, otaczają teren, nie dotykają niczego. My sprowadzamy sztab specjalistów z Polski. Na początku nas wprowadzono w błąd, że tak było, a tak nie było. Sztab ludzi, którzy by zajęli się badaniem ciał, przekopywaniem terenu, zabezpieczaniem polskiej własności i umówieniem się co do solidnej podstawy prawnej, która by przynajmniej na równi traktowała obie strony, bo w tej chwili polska strona nie ma żadnych praw, natomiast rosyjska strona ma wszystkie prawa, jest dysponentem śledztwa. I w pierwszych minutach trzeba było, no jest petentem. Po prokuratura polska, jak sama zresztą stwierdziła, jeśli pan nie ma dostępu i sama to twierdzi, no to niech pan posłucha prokuratury polskiej. To prokuratura narzeka na to, że nie ma dostępu do dowodów, że prosi... Do kluczowych? Do kluczowych nie ma, bo kluczowe to są czarne skrzynki i Dostęp, czym innym jest dostęp, a czym posiada nie na własność. Nie, to mówię o dostępie. Prawo do skupiowania uwierzytelnionego przez polskich specjalistów uważam za dostęp, a pani uważa to... jeśli pan zapyta polskich specjalistów... Ale nie możemy się różnić w tym, bo pan przeczy polskim prokuratorom. Polscy prokuratorzy domagają się dostępu do wraku i go nie uzyskują. Czytałem wywiad z panem prokuratorem Cernetem, powiedział, że polscy eksperci na zlecenie prokuratury przebadali z wrak. Nie, to pan zupełnie co innego mówi, że przebadali wrak, a ja mówię coś innego. Polscy prokuratorzy domagają się dostępu do wraku i go nie uzyskują. Domagają się zwrotu wraku, to jest zupełnie co innego. Tak, zwrotu, ale po co się domagają zwrotu wraku? Bo to jest polska własność. Ale jak wiadomo, jest... Czyli muzealna. Nie, polska własność, no. To po co prokuratorzy polscy się domagają tego braku? Prokuratorzy domagają się zwrotu polskiej własności. Ale po co? Po co? Po to, żeby jest to polski samolot, to nie gdzieś polski. Czy można pytanie zadać? Proszę. Panie prowadzący, można pytanie zadać? Ja mam takie pytanie, nawet do pana redaktora, bo sądzę, że odpowiedź pani Stankiewicz znam.
Całkiem poważnie znaczy chcę zapytać, jak pan jako dziennikarz i osoba jak każda z nas na pewno, która ma własną jakąś taką logiczną, zdroworozsądkową ocenę sytuacji, ocenia te ekspertyzy, które na zlecenie parlamentarnej komisji, która jest nazywana komisją pana Macierewicza, jak pan ocenia te ekspertyzy? Chodzi o trzech naukowców, o których wszyscy wiemy, więc nie będę mówił dwóch ze Stanów Zjednoczonych, Polaków z pochodzenia, jeden z Australii, które się sprowadzają do tego, że ich zdaniem, znaczy to jakieś tam są, prawda, programy komputerowe zaawansowane, doświadczenia wieloletnie ich naukowe i w przypadku tego pana z Australii, jego firmy, do tego się sprowadzają, że w ogóle nie było żadnego zderzenia z brzozą, to jest pierwsza sprawa, ale to fundamentalna z ich punktu widzenia. A nawet teoretycznie, gdyby założyć, ale tylko teoretycznie, bo tego zderzenia ich zdaniem nie było, że takie zderzenie było, to ta brzoza nie miała prawa urwać skrzydła. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, oni się powołują na odczyty, które są też w raportach MAK-u, w raporcie generała Anodiny zawarte, że na pewnej wysokości następuje gwałtowne obniżenie, gwałtowne w postaci spadku trajektorii lotu samolotu i tym tłumaczą właśnie teorię, znaczy ich pogląd na ten temat, że musiała nastąpić eksplozja, która spowodowała tam zmianę ciśnienia. Nie jestem ekspertem, ale zarejestrowane dwa wstrząsy. Tak, znaczy tam jest też oczywiście odgłosy, co zarejestrowane i o tym też jest mowa. Natomiast generalnie chcę się zapytać, co pan sądzi o tych ekspertyzach i jaki jest pana stosunek do nich jako do człowieka, który no, może założyć, że jakąś oni więcej mają, a one są całkowicie sprzeczne z tymi wnioskami, do których doszła Komisja Rosyjska i Komisja Polska, prawda? No tu jest jakiś duży rozdział poznawczy i trzeba po prostu się z tym zmierzyć. Dziękuję. To było ostatnie pytanie, dobrze? Będziemy kończyć. Właśnie. Myślę, że dopiero się zadowoliliśmy. Jeszcze dwa pytania. Dobrze, podchodzę z pełną otwartością i z uwagą do tych ekspertyz oczywiście, nie odrzucam ich, ale oczywiście muszę się opierać na przesłankach innych, które również są dotyczące katastrofy, a które są z tymi ekspertyzami sprzeczne i muszę ważyć, prawda, co jest dla mnie bardziej wiarygodne czy nie. Na własny użytek, to oczywiście nie przesądzę, to jest ostateczną prawdą, czyli zgodnością z rzeczywistością. Otóż wydaje mi się, że jeśli chodzi o hipotezę profesora Biniędy, to znaczy, że samolot nie mógł złamać brzozy. Profesor Binięda robił to wszystko, swój eksperyment teoretycznie u siebie w Stanach, nie przyjeżdżał tu do Polski, nie było na miejscu katastrofy, nie badał brzozy. Robił symulacje wyłącznie komputerowe, z tego co wiem. Jak wiadomo jest co innego symulacja teoretyczna, nawet najbardziej doskonała, co innego rzeczywistość. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, taka mała dygresja, ale może tutaj adekwatna, film Krzysztofa Kieślowskiego, Dekalog 1, prawda? Kiedy jest taka scena, kiedy ojciec z synem na komputerze obliczają, że tak naprawdę lód na stawku to nie może się załamać, bo nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby się załamać, prawda? Więc syn może iść na czyjś drafu i ślizgać się po tym lodzie. Prawda? No i syn idzie i niestety to płynie, prawda, z tym nie, to jest dygresja związana z tym, co jest modelem teoretycznym, co jest jakimś tam konkretnym obliczeniem tym, co jest na danym miejscu i czasie. Jest wiele przesłanek świadczących o tym, że samolot uderzył w brzozę i skrzydło się urwało. Pierwsza przesłanka złamana brzoza. Druga przesłanka, szczątki skrzydła w tej brzozie. Trzecia przesłanka, fragmenty tego silniczka hydraulicznego, który uruchamia lotki, leżące pod tą brzozą i płyn hydrauliczny od tych lotek, który się wylał wtedy. Trzecia przesłanka, skrzydło leżące zupełnie w innym miejscu niż cały wrak tego samolotu, ten lewy.
Ale wie pan, że w zdjęciach z katastrofy jest różnica w pozycji, w położeniu. To jest czerwonie, to jest czerwonie. Ale innych rzeczy, ale innych rzeczy. Znaczy, ale nie, to pan nie zastanawia, że Rosjaninowi przesuwać. Tak, tak, ale na żadnym zdjęciu nie ma różnicy, zrobić tego skrzydła, zupełnie gdzie indziej. Wreszcie, skrzydła są w ogóle niezniszczone, które są widać na zdjęciach wszystkich, ten fragment. Na zdjęciach którego wraku wszystko jest zniszczone, to ten fragment skrzydła nie, który się wyłamał wcześniej. Wreszcie dane z rejestratorów, choćby z rejestratora ATM, który z polskich ręk od początku, który wskazuje na to, że samolot po uderzeniu w brzozę stracił nośność właśnie w tym lewym skrzydle i w związku z tym zaczął się przekręcać na plecy, no i prawdopodobnie dlatego uderzył w ziemię. Co do hipotezy, więc mając te wszystkie dane, ważąc to, co mówi profesor Binienda i to, co jest to ustalone przez komisję Millera i przez Mach, tak, wierzę bardziej temu, co mówi Mach i komisja Millera, o tym, że samolot uderzył w brzozę oraz że skrzydło się wyłamało. Nie przesądzam, że to jest prawda. Nie stawiam kropki na dnie. Chcę skończyć odpowiedź na to pytanie. Drugie pytanie, kwestia profesora Nowaczyka i tych dwóch uderzeń, prawda? Profesor Nowaczyk twierdzi, że musiały być jakieś dwa wstrząsy, dwa wybuchy, które przed katastrofą na wysokości 15 metrów. Otóż te wybuchy, te dane zresztą są, to ciekawe, w raporcie Machu, te dane o tych dwóch wybuchach, właśnie wpisane na takiej szerokości geograficznej, że samolot był w tym momencie na 15 metrach, więc nie wiem, rozumiem, że to Rosjanie wpisali do kłamstwa o tych dwóch wybuchach, tak? Do pani Ewy Stankiewicz, nie rozumowania. W każdym razie wytłumaczenie tego przez ekspertów, między innymi komisję Millera, takie, że te dwa wybuchy na wysokości 15 metrów zostały, czy one pochodzą z rejestratora ATM, który jest, GPS, czyli komputerowego, który ma, ponieważ jest to zapis cyfrowy, nie jestem tutaj ekspertem, ale tak słyszałem, zapis cyfrowy ma pewną bezwładność i zapisuje się po jakimś tam dopiero czasie, po 2 sekundach od sygnału. Czyli w momencie, kiedy samolot uderza w ziemię, to ten zapis nie zdąży się zapisać w tym momencie, tylko zapisuje się jakby w innym momencie, trochę wcześniej. W związku z tym... Zapis ostatni się nie zdąży zapisać i ostatni zapis, który jest w wysokości 15 metrów, to znaczy z momentu, kiedy jeszcze ten zapis się zapisywał, prawda? Czyli w momencie, kiedy samolot był już w wysokości 15 metrów, ale już uderzał w jakieś tam elementy drzew i mogło zostać to zarejestrowane przez ten rejestrator, prawda? Cyfrowy. To jest hipotezy profesora Nowaczyka, więc także tutaj podchodzę z pewnym dużym dystansem do tej hipotezy, więc... A stan wraku, strzępy i to, że podbrzusze, czy podwozie było odkształcone w drugą stronę, jest. Jak pan to wytłumaczy? Nie, podwozie. Już jest pokazane, że są no nie, ale są zdjęcia. Jakie podwozie odkształcone w drugą stronę? Podwozie jest odkształcone w drugą stronę. Nie tak jak pan ma podwozie, to ono jest w tej chwili tak. Wygięte w drugą stronę, wygięto. Nie, jak pan to wytłumaczy? Ja podwozie widziałem, bo pan podwozie nie są tutaj wygięte. Nie są, oczywiście, że są. Są zdjęcia. Są płaskie w dodatku. Co ciekawe, na pierwszych zdjęciach po katastrofie koła nie są wcale opłacone z innej strony. To, zresztą było jednym z kłamstw z Gazety Polskiej na samym początku, bo Gazeta Polska przedstawiła zdjęcia. Koła obłocone, więc samolot musiał lądować na koła. Przepraszam bardzo. Zdjęcia z drugiej strony kół pokazują, że one nie są wcale opłacone, że opłacone są z boku z jednej strony. Więc samolot nie mógł lądować na koła, tylko musiał lądować na drugą. Przepraszam, a mogę jeszcze?
Proszę pana, na początku pan powiedział, że zawsze, kiedy jest katastrofa, wstawia się błąd pilotu. Otóż nie zawsze, kiedy są przesłanki, że kiedy nie ma błędu, że jest awaria, to jest awaria, albo inne co. Chciałam się taką pewną refleksją podzielić, że akurat byłam na zakupach, kiedy się dowiedziałam, że ta katastrofa się wydarzyła. I generalnie reakcje ludzi na przystanków, kiedy ktoś tam odebrał telefon pani od córki i powiedziała, że rozbił się samolot z prezydentem, to raczej nie spotkałam tam osoby w tym tłumie, która by powiedziała tak, to pewnie piloci zaginęli. A już na pewno nie powiedział to nikt z pokolenia, które by wojnę pamiętało. I druga sprawa też jeszcze bardzo tak mnie poruszyło w mediach. W zasadzie, kiedy już stwierdziłam, że to jest kompletna manipulacja, kiedy padły stwierdzenia, że piloci mieli utrudniony kontakt z wieżą, bo nie znali języka. Ja uważam, że nikt by po prostu tych pilotów do pracy nie przyjął, tam gdzie oni pracowali do wożenia najważniejszych osób w państwie, bez znajomości języków. I trzecia sprawa odnośnie scenogramów. Pan powiedział, że nie ma słowa odchodzimy. Ja oglądałam te scenogramy ostatnie przez Instytut Zena i jest taka informacja, kiedy nawigator mówi 100 metrów, pierwszy pilot mówi nic nie widać, odchodzimy, 98 metrów, drugi pilot potwierdza odchodzimy, paręnaście sekund, 15, rozbija się samolot. I to... Bardzo dobrze, pani to pytanie zadała, bo pozwoli to nam przejść na pewien poziom konkretu. Ale teraz o przełączeniu i o swoim odczytywaniu z różnych urządzeń wysokości. To do pierwszego pytania. Nie, zgadzam się z tym. Katastrofa polskiego prezydenta antyrosyjskiego, rocznicę Katynia w Rosji, bardzo trudno w to uwierzyć. Bardzo trudno, że to jest przypadek. I nikt w to na pierwszy rzut oka właściwie powinien uwierzyć. W Gruzji z tego co wiem 90% ludzi na Ukrainie jest przekonany, że to był zamach. I w Polsce też! W Polsce chyba to nie, ale nie, chyba też jest. W Polsce też! Zwłaszcza, że my dzisiaj nic nie wiemy, bo to jest oczywiście, niż wyjaśniają. Znając wszystkie stereotypy, znając wszystkie sposób myślenia, znając Rosjan, doświadczenia z Rosjanami, taka pierwsza okazja się nazywa. Ja to rozumiem. Fakty. Ale nie zwalnia to nas z prób dochodzenia prawdy. Tak, to właśnie, dokładnie. I zbadania faktów takie, jakie miały miejsce. Czyli w pierwszej kolejności wykluczenia hipotezy zamachu. Będzie pani miała nie wykluczenia, ale cały czas była zakładana, ale jest ona mniej prawdopodobna. Nie, najbardziej. I pani nie przeszkadza. To pani miała głos. Druga sprawa, pani zadała pytanie o ten ostatni fragment scenogramu. Tam właśnie jest, mam wrażenie, odpowiedź na pytania przyczyna tej katastrofy. To znaczy, wiadomo, przed lotniskiem jest głęboki jar. I tam jest taki moment, kiedy piloci, nieważne kto, czy nawigator, czy drugi pilot, najpierw czyta 100 metrów, prawda? 100 metrów. I czyta, i tam ten dwa razy jest przeczytany w wersji Komisji Millera, to drugie 100 metrów miał rzekomo czytać generał Błaszczyk, miał tak naprawdę to czytał drugi pilot, a drugie 100 metrów czytał nawigator. Potem jest 7 sekund, nic się nie dzieje. I po tych 7 sekundach nawigator znowu czyta 100 metrów, a samolot się obniża. Czyli co to znaczy? Że samolot nie jest na 100 metrach, tylko jest dużo niżej, natomiast piloci są przekonani, że jest na 100 metrach, ponieważ nawigator czyta, że są na 100 metrach. A redaktor jest wokół mgła. Dalej jest co? Na wysokości 60 metrów odzywa się tak zwany alarm radiowysokościomierny. Nie wiem, czy wiedzą do Państwa, no, co to jest. To jest taki alarm, który pilot ustawia zwykle w sytuacji, kiedy ma się odezwać wtedy, kiedy pilot musi podjąć ostateczną decyzję, czy ląduje, czy odchodzi. I tutaj piloci go przedstawili na 60 metrów, a nie na 100. Mimo, że wymogi ich dopuszczenie i wymogi pogodowe kazały 100 metrów. Dlaczego przedstawili na 60 metrów? Dlatego przedstawili na 60 metrów, że wiedzieli, że są takie warunki, że na pewno ze 100 metrów nie zobaczą lotniska. A ze 60 może zobaczą. Dlatego spróbowali zejść jak najniżej można. Z 60 metrów każdy samolot normalny może się poderwać, odejść, prawda? Nie jest to żaden problem.
nawet taki jak to 154. Ale nie samolot, który jest de facto nie na 60 metrach, tylko na 20 metrach. Bez wiarzy, prawda? I jak w tym momencie usiłuje się poderwać, to nagle się okazuje, że nie może, bo już jest za nisko, żeby się poderwać, prawda? I uderza w drogę. Tylko, że to są pana dywagacje, a nie są pana dywagacje, pan to analizy z tym odramu. Ale z tym odramu rosyjskich, dowodami. I taka jest różnica między nami, że pan dywaguje na bardzo słaby podstawach dowodowych. Pani woli zamykać oczy i głosić swoje propagandowe hasła. Ale ja pana nie obrażam, naprawdę. Ja pana nie chcę obrażać. Nie, to przepraszam, Nie, chwileczkę, nie. Ja pana nie chcę obrażać. To, że powiedziałam, że pan dywaguje na słabych podstawach dowodowych, praktycznie bez żadnych podstaw dowodowych. I taka jest różnica między nami, że pan dochodzi do pewnej tezy, nie mając żadnych podstaw dowodowych, pan sam sobie udowadnia jakąś tezę. Przez kompletnie niewiarygodnych Rosjan, których świadkiem był pan wielokrotnie, jak wprowadzali polskie władze w błąd właśnie w tej kwestii. Gdyby polskie sądy, bo prawnicy są obecni na sali, dali już sobie znać, podziały, tak jak pan wyrzucali do zamówania, to by nikogo nie skazał. Wie pan, jak się odbywa skazywanie ludzi? Najpierw się skazanego bierze na jako świadka, na przesłuchanie. I on wtedy musi powiedzieć prawdę, jaką wie. Prawda? I on wtedy mówi, jak było. I wtedy, a potem staje się oskarżony, wtedy może kłamać, prawda? Ale sąd, w sądzie on dostaje informację, w sądzie twierdzi, że on nic nie zaznaje, że nie... Ale my mówimy o innej sytuacji, pan jest dziennikarzem i pan powinien dochodzić do prawdy, opierając się na faktach, a pan się opiera na przesłankach, na bardzo wątpliwych przesłankach, z których pan wyciąga bardzo konkretne wnioski, moim zdaniem kompletnie błędne. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, w każdym, no pan, bo to nie tylko chodzi o to, że zginął prezydent, który miał, zginął prezydent, który miał politykę suwerennościową, kompletnie nietolerowaną przez... Nie, dlaczego? Bo pani teraz mówi o wspaniałym prezydencie, który... Nie, bo pan się odniósł do tego. Nie, bo ja chciałam się odnieść do pana słów. Pan powiedział, że trudno uwierzyć w to, że to był przypadek. Tak? Ja chciałam się odnosić do tych pana słów, że rzeczywiście zginął prezydent, który prowadził politykę suwerennościową nietolerowaną przez Putina, ale ja właśnie chciałam powiedzieć coś innego, właśnie odnosząc się do pana słów, że to zupełnie, ja to odsuwam. Przypuśćmy, że to był prezydent, który prowadził politykę prorosyjską. W każdym kraju, kiedy ginie prezydent, głowa państwa, a rzadko się to zdarza, na terenie obcego mocarstwa pierwsza podstawowa hipoteza, która by była badana wzdłuż i wszerz, w każdym szczególe, najdrobniejszym przez władzę, ale również rozniesiona przez media, to jest zamach. W każdym normalnym kraju, ponieważ pierwsze myśli to jest to, wykluczyć tą hipotezę. U nas nie tylko władze oddały w dyspozycję śledztwo Rosji, nie tylko władze, ale to, co dla mnie jest najbardziej upokarzające, to dziennikarze, którzy również kompletnie, nawet nie tylko, że nie zajęły się tą hipotezą, ale piętnowały, oskarżając ludzi, którzy ośmieli się tylko zadać pytanie o to, że to są oszołomy, którzy wyznają teorię spiskową. Pani, ale żeby mówić, zakładać jako założenie wstępne, że był to zamach, trzeba mieć wiarygodne przesłanki. Nie, pierwsze pytanie, hipotezy nie są prawda. Jeśli by samolot nagle znikł w powietrzu, już w pierwszym zdaniu został trafiony, albo został trafiony czymś tam, nie wiadomo czym, albo nagle spadł z niewiadomych powodów, ale pan już, to wtedy takie założenie byłoby uzasadnione. Pana, ale jeżeli kiedy mamy lądowanie we mgle,
kiedy mamy zapisy rozmów pilotów z wieżą, których słuchają z piloci AK-40 polscy, prawda? Przebieg lądowania jest cały czas rejestrowany. Nie ma żadnych zakłóceń, piloci nie zgłaszają awarii, nie zgłaszają, że coś ich trafiło, że coś im nie działa, że coś się dzieje. No to nie ma żadnych przesłanek, żeby z tym nie kompletnie nie odnosi do tego, co ja powiedziałam. Można zakładać, Ja nie mówiłam o przesłankach w tej chwili, tylko mówiłam o hipotezach, które zakłada się na początku. Bardzo mało wiarygodna, ponieważ wiele przesłanek zaczęło Ona powinna. To, co ja powiedziałam, pan teraz zupełnie przekształcił to i znowu ominął gdzieś z boku. Ja powiedziałam o czymś innym, że w każdym kraju, w każdej sytuacji, nawet nie w takiej, w jakiej myśmy byli, tylko w neutralnej sytuacji, zginęła w głowę państwa na terenie innego państwa. Pierwsza hipoteza, pierwsza zbadana z gruntu od A do Z, to przez media, przez władze i przez media, to byłby zamach. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z odwrotną. Założono wprawdzie cztery i to pan się od razu odniósł do przesłanek. Nie, ja nie mówię o przesłankach, ja mówię w tej chwili o z góry postawionych hipotezach, które nie mają nic wspólnego z przesłankami. No to hipoteza była. Ale hipoteza była jedna z czterech, jak pan sam powiedział, była bardzo po macoszemu traktowana. Natomiast były zwalczane pytania, wszelkie pytania o zamach, włącznie z usłużnymi mediami, które kompromitowały te pytania, bo mówiły, że to jest teoria spiskowa. Nie wiem, czy pan się z tym zgadza może. No bo w świetle istniejących przesłanek naprawdę było naprawdę bardzo mało. Ale ja mówię o drugim, trzecim i czwartym wideopokatastrofie. Jedna przesłanka to właśnie o czym mówiłem. Znaczy, antyrosyjski prezydent Rosji. Ale my nie wiedzieliśmy o przebiegu katastrofy, ja mówię 10 dni po katastrofie. No, wiedzieliśmy jaki był przebieg lądowania. Kiedy wiedzieliśmy? No, wiedzieliśmy mniej więcej, jak mi przebiegło, że była mgła, że piloci, że był cały czas rozmowa z wieżą, że piloci nie zgłaszali żadnych awarii i że próbowali lądować w mgle. Czyli pan wiedział już kilka dni po katastrofie, że to był błąd pilota, tak? Nie, ale ja właśnie wiedziałem. Do dzisiaj nie wiem, jaka jest przyczyna, ale zakładam, uważam, że najbardziej prawdopodobna hipoteza to błąd pilota. Rozumiem, ale ja o czymś innym powiedziałam. Ja powiedziałam, że kilka dni po katastrofie, kiedy nic nie było wiadomo, kiedy nic nie było udowodnione, była wersja zamachu, była piętnowana przez media, również przez mainstreamowe media. Nie, tak? Ale przecież nie lądowali. No to była 97. osoba na pokładzie. Kto to było? To był 97. osoba. Można na sobie pytanie? Ale to może pan powiedzieć, jeśli chce zadać pytanie, to proszę o pytanie. Ja chciałam zadać pytanie, czy pan wie, kto... Może to nie To tak, to ja chciałam odnieść się do sprawy przekonywania minister Ewy Kopacz a propos tego, że polscy eksperci wraz z rosyjskimi ekspertami badali miejsce, na którym zdarzyła się katastrofa. Otóż stwierdził pan, że nie możemy na 100% stwierdzić, że to jest kłamstwo, dlatego że ona mogła być przekonana, że to prawda, nie być świadoma tego, że to nieprawda, z tym, że ona nie powiedziała tak było, tylko powiedziała ja to widziałam i opisywała tę sytuację. Mówiła, że ramię w ramię stali eksperci polscy i rosyjscy, a chyba nie można widzieć czegoś, czego nie było. Co innego, gdyby powiedziała tak było, bo mnie ktoś tak powiedział, ale ona powiedziała ja to widziałam, a potem powiedziała, że tak powiedziała, bo ktoś jej tak powiedział, no to... Nie, to pani mówi w sprawie, pani mówi w sprawie przekopania terenu i sekcji zwłok, prawda? Co do przekopania terenu, Ewa Kopacz stwierdziła tylko, że dostała informację, że teren został przekopany. Ja powiedziałam, że widziała, jak przekopywała.
zaatakowali teren razem. Nie, powiedziałem, że dostała informację, że teren został przekopany w pod w błąd. Natomiast o tym ramie w ramie to mówiło o sekcji w błąd. Ale to jest kłamstwo, ponieważ polscy eksperci nie byli przy sekcji w błąd, i to już wiemy dzisiaj. Poniekąd kłamstwo, znaczy ona się... To nie jest kłamstwo. Bo ja bym chciała od pana chociaż raz uzyskać konkretną odpowiedź. Jest poniekąd kłamstwo czy kłamstwo? Jest procesowe nazwanie, co to jest sekcja zwłok i proces, niektórzy procesowe. Pana, zaraz pan do definicji, co to jest niszczenie, teraz do definicji, co to jest sekcja zwłok. Procesową sekcję zwłok, to zdaje się, jest taki wymóg też w konwencji chicagowskiej, że czy w ogóle jest taka zasada, która obowiązuje, że sekcję zwłok muszą robić. Musi robić kraj, którego jest pierwszą sekcję taką oficjalną. Nie, mówimy do słów, miejscu... odnosimy się do słów minister Kopacz. Dobrze, no ja wiem, co minister Kopacz powiedział, że ramię w ramię Polsce... Ale niech pani skończyć. Czy kłamała, czy nie? Nie, pani nie skończyć. Ale proszę odpowiedzieć na pytanie, bo pan teraz... Niech pani nie skończyć, ja odpowiadam na pytanie. Kłamała, czy nie? Sekcja zwłok formalna przeprowadzana była przez Rosjan, natomiast polscy eksperci, polscy patomorfolodzy, rosyjskimi specjalistami rozpoznawali wspólnie zwłoki. Pytałam i z tego, co pamiętam, chyba Kopacz chyba rzeczywiście się nieprecyzyjnie wyrażała, bo mówiła o sekcji zwłok, podczas gdy to było rozpoznawanie zwłok, nie sekcji. Powtarzam pytanie. Minister Kopacz, która powiedziała, że polscy eksperci razem z rosyjskimi przeprowadzali ramię w ramię sekcji zwłok, kłamała czy nie? Być może kłamała, tak. Być może kłamała, poniekąd kłamała. Procesowe, co to jest procesowa, procesowa sekcja zwłok. Bardzo trudno w takich warunkach dochodzić do prawdy. Naprawdę na podstawie walki stanu. Dobrze, musiałem to zdać precyzyjną odpowiedź, a nie pamiętam, dlatego nie ostatnie pytanie w kłamstwie. Przepraszam, wie pan, zawsze się tak dzieje, że to kobiety mają problemy z odpowiedzią tak albo niekonkretnie. A tutaj wyraźnie pan unika na konkretne pytanie, nie umie pan powiedzieć konkretnie tak albo nie. Ale ja panu powiem... Jeżeli prawdą jest wersja, którą przedstawia pani ostatnio. Nie, pani... Jeżeli prawdą jest tylko, którą pani Ewa przedstawia, to kłamała, ale ja nie jestem pewien, czy... Ale ja zapytałam pana, jeśli pani Ewa Kopacz powiedziała, że polscy eksperci ramię w ramię z Rosjanami przeprowadzali sekcję zwłok, to czy kłamała, czy nie? Ja odpowiem tak. Jeżeli literalnie tak się wyraziła, tak, to kłamała. A którą mamy godzinę tego spotkania? Ale proszę pana, ja panu odpowiem, dlaczego pan pierwszą... Pan konkretnie nie odpowiada na pytanie tak i nie. Ja pana... Ja tu siedzę i pana obserwuję. I psychologicznie pana rozpracowałam. Przede wszystkim to, co w panu siedzi, to nie wiem skąd się bierze. Ma pan tak naładowane, że pan nawet często nie słucha, tylko ma pan tak naładowane w głowie, że to pan musi mówić i koniec. Poza tym nie patrzy pan w oczy. Nie patrzy pan w oczy. A człowiek, który nie patrzy prosto w oczy, jak ktoś do niego mówi, to coś, to o nim też coś świadczy. Nie patrzę w oczy, bo jestem nieśmiały. Natomiast... Nieśmiały, to chyba powinno się pan z powołaniem. No chyba tak, niestety. Ale ja chciałam panu zadać pytanie, bo pan powiedział, że tak, a propos wiary w to, co mówią Rosjanie. To, co było, ja powiem jeden konkretny przykład z raportu Anodiny, raportu MAK, że generał Błasik był pod wpływem alkoholu. Na jakiej podstawie to zostało stwierdzone? Po tygodniu znalezione ciało generała Błasika, to ile on musiał mieć promili alkoholu pierwszego dnia, ja się pytam. Na jakiej podstawie to jest? I co dalej się dzieje? Nasz rząd, ani premier, ani prezydent nie odnosi się do tego. Idzie to w świat i nikt nie, i nikt tego honoru tego oficera nie broni. Przede wszystkim prezydent i premier powinien się do tego odnieść. I to było typowe kłamstwo, tego pan nie może zaprzeczyć, że to nie było pan kłamstwo. To jest jedna sprawa. Teraz tak, mogę panu wyjaśnić, co to znaczy niszczenie mienia czyjegoś. Mam wypadek samochodowy, prosto panu to wyjaśnię. Mam wypadek samochodowy, mój samochód jest wrakiem. Ale ja wołam pomoc drogową, na lawetę trzeba samochód odwieźć. A w międzyczasie ktoś podchodzi, i mi bierze siekierę albo bejsbola i mi wali w szyby, przecina mi kable, niszczy mi blachę. To jest, proszę pana, niszczenie mienia. Nie, to chyba nie. A to jest mój samochód. Jakim prawem on mi to robi? Bo
wtedy nie ma pani wypadek, przepraszam, i strażacy tną w karoserię, żeby panią wydobyć, to jest niszczenie, czy nie? Nie, ja mam samochód, tam nie ma w środku. Mój wypadek stał samochód na przykład elektrowany. Mój pan przyjedzie przykład. Teraz tak, chciałam się pana zapytać, czy jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych na obcej ziemi byłaby katastrofa lotnicza i rozbija się amerykański prezydent, albo nawet niech się rozbije ważna osoba z Niemiec, albo prezydent Rosji, prezydent Francji, albo prezydent innego europejskiego kraju, albo niech nawet rozbije się samolot prezydenta Putina, jeżeli on będzie prezydentem. To co się dzieje wtedy? Co się dzieje z właścicielami tego samolotu, z ochroną prezydenta i co się dzieje z ludźmi, którzy są na tej ziemi, w której się ten samolot rozbił? Bo ja na przykład powiem panu szczerze, że jakiś czas temu rozbił się nieduży samolot rosyjski, awionetka w Radomiu, natychmiast się zjawiły władze rosyjskie, żeby ten samolot szybko zabrać. Nie było mowy, żeby polskie... Ja mu Polacy też tutaj wydali tą katastrofę. Wydali tą sprawę. Pani, chce pani uzyskać odpowiedź na dwa pytania. Dwa pytania były, tak? Czy właściwie trzy. Pierwsze pytanie, generała Pasiko. Tak, uważam za skandal, że pani Melodina powiedziała o tym pijaństwie, czy o tym alkoholu. Uważam to, że po prostu element propagandowy, który ma próbował tutaj zastosować i nie się udało oczywiście. Co nie znaczy, że to jest nieprawda, bo generał Pasiko nie znaleziono po tygodniu, tylko znaleziono po dwóch dniach bodajże. Przepraszam, ale raz kiedy jest jego sekcja zbrodni? Raz kiedy jest jego sekcja zbrodni? Nie pamiętam dokładnie. Ale chwileczkę, jedzie oficer oddać część oficerów zamordowanych w Katyniu i zbijanych. Ale nie był pijany. Ta ilość alkoholu, która była, to nie jest pijany. To jest droga ilość alkoholu. To w niektórych krajach 0,6 promila pozwala na prowadzenie samochodu. Także to nie jest kwestia pijaństwa, nie. Po prostu ja wielokrotnie latałem z prezydentem i z premierem, który z samolotami rządowymi i tam po prostu zdarza się, że ktoś tam napije jakiegoś drinka i to jest normalne. I zakładam, że generał właśnie też sobie napije drinka i nie ma w tym nic złego. Nie ma w tym nic złego. Natomiast złe jest nagłaśnienie tego na konferencji prasowej, to nie, złe jest przypuszczanie tego, kiedy pan nie ma na to dowodu, bo pan nie wie, czy on wypił tego drinka, czy nie. Nie, ja zakładam, pan dewaluje, że mógł, dlatego że Anodina, która kłamała w bardzo wielu wypadkach, w tym wypadku pan traktuje to poważnie. Nie, kłamała. Przedstawiła sekcję, nieprawda. Która była... Nieprawda, dlatego że to sekcje z głów w 98% nie zgadzają się z ponownymi sekcjami. Z ponownymi... Tak. Nie 98%. Częściowo się nie zgadzają, ale co się zgadzają? Z tego, co wiele rodzin, które ponownie wykonały ekshumację zwłok, w 90% ta dokumentacja się nie zgadza. Więc pan twierdzi na podstawie dokumentów. Ale ja chciałam po prostu... Drugie pytanie o niszczenie. Zgadzam się, uważam, to jest sprawę naprawdę drugorzędną, czy to było niszczone, czy nie było niszczone. Ale są sytuacje, kiedy jest wypadek samochodowy i straż pożarna, żeby usunąć samochód, musi go zniszczyć. Znaczy musi go gdzieś tam przeciąć, coś koło zdjąć, coś zrobić. No to w tym rozumieniu też to jest niszczenie dowodu, prawda? Ale jest to w tym momencie niezbędne. Być może to, ale nie chciałbym do tego tematu wracać. No i trzecia sprawa. Katastrofy domniemanej prezydenta Putina lub innego prezydenta Stanów Zjednoczonych na terytorium innego kraju. Dziwię się rzeczywiście, że nie ma żadnych regulacji prawnych w prawie międzynarodowym, które by opisywały przypadki, tryb dochodzenia do śledztwa w sytuacji, kiedy rozbija się samolot państwowy na terenie innego państwa. Co? 93 roku? Nie, to jest polsko-rosyjską mowa, ale ja mówię międzynarodowym prawie. Na przykład kolejnym załącznikiem do granicy Czikagowskiej
który byłby nie odnosił się do lotnictwa cywilnego, tylko do samolotów państwowych, bo to by samolot państwowy, a nie wojskowy. Czyli zgadza się pan, że państwowy to jeszcze wojskowy, bo papierak istniał jako wojskowy. Widział pan papiery? No wojskowy. No więc właśnie. Ale z punktu widzenia Rosjan był państwowy. Międzynarodowy, że państwowy. Więc konwencja chicagowska została przyjęta wbrew prawu. Być może. I dziwię się, że takiego prawa nie ma, i ale ja skończę odpowiadać. I rzeczywiście jest tak, że pewnie oczywiście formalnie w przypadku z katastrofy samolotu prezydenta Stanów Zjednoczonych czy nawet Niemiec, na przykład na terytorium Rosji, śledztwo wyprowadzili Rosjanie, ale na pewno prawa strony amerykańskiej czy niemieckiej byłoby wtedy większe. A już na pewno rzeczywiście nie byłoby tak, nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby dwa lata po katastrofie samolot prezydenta Niemiec leżał cały czas na terytorium Rosji. To jest oczywiste. Ale oczywiście jest też, trzeba dochodzić do tego, jaka jest przyczyna takiego stanu, prawda? Przyczyna jest oczywista dysproporcja między potencjałem Rosji i Polski. I wobec tej oczywistej dysproporcji trzeba postawić sobie dylemat. Czy idziemy na wojnę z Rosją, żeby nic nie dostać? Czy idziemy na konwencję chicagowską, żeby coś dostać? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pomimo, że kompletnie nie zgadzam się z tym, co Pan Piotr tutaj powiedział, to trzeba oddać honor, że miał odwagę tutaj przyjść, stanąć przed nami. Ja Panu dziękuję bardzo. Przeprosić absolutnie, naprawdę nie chciałam Pana, to było rzeczywiście spontaniczne skojarzenie, dlatego że dokładnie ten sam przykład a propos kuli ziemskiej i naprawdę on absolutnie Pana nie porównuje do... Także przepraszam, jeśli Pan, nawet nie będę tu wymawiać nazwiska, żeby tu nie utrwalać. Przepraszam, jeśli Pan poczuł się z tym źle. Dziękuję, że Pan miał odwagę, bo uważam, że to jest odwaga cywilna, żeby tu jednak przyjść i stanąć i rozmawiać, będąc w mniejszości. Wielokrotnie byłam w takiej sytuacji i wiem, że nie jest to proste. No i... Nie wiem, czy to coś dało. Ja też dziękuję i też chciałbym powtórzyć to, co powiedziałem na początku, że uważam, że zawsze lepiej rozmawiać niż nie rozmawiać, nawet jak się bardzo różnimy. My oczywiście nadal się różnimy, ale też chciałem bardzo podziękować za zaproszenie i też przeprosić za to, że czasem przekroczyłem pewne granice i pani wobec pani. I pewnie się nie unosiłem kilka razy za bardzo emocjami, no ale tematy są emocjonujące, więc w sumie dziękuję bardzo jeszcze raz za bardzo moim zdaniem wartościowe spotkanie. Na mnie, którzy mają bardzo cenne i wartościowe. Jeszcze raz dziękuję za to. Ja również dziękuję ze swojej strony. Jak obiecaliśmy, był link było gorąco. Zapraszam jeszcze raz na kolejne spotkanie. Będziemy informować wszystkich na mailu. Chciałem ze swojej strony jeszcze podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tego spotkania. Właścicielce przede wszystkim za udostępnienie lokalu.